Cześć wszystkim, jesteśmy na wspinaniu w Skałkach obok Olsztyna, ale Olsztyna takiego naszego śląskiego, nie wiem jak się ten Olsztyn nazywa. Obok mnie jest płot. Patrzcie jak się grodzi teraz w Polsce. Macie zamek, macie piękne skały jurajskie czy jakieś inne, tak? Tutaj się moi znajomi wspinają, tam są w czwórkę. Zresztą na filmie, który gdzieś tutaj leci, pewnie z boku możecie to oglądać. A tu ktoś sobie postanowił płot postawić, bo przecież owca musi być za płotem, bo inaczej to zje człowieka, nie? No, więc taki atrakcyjny płotek tutaj stoi. Przyjechaliśmy tutaj sobie o godzinie... Znów wstałem, w ogóle dziś jest sobota i ten film pewnie wam wrzucam w sobotę albo w niedzielę. Przyjechaliśmy sobie tutaj o 9 rano, o 6.30 znów musiałem stać. Nawet budzika z roboty nie przestawiałem, po prostu wziąłem ten... Kurde, szkoda, że światło nie świeci na skały, ale widzicie tam pewnie. Budzika z roboty nie przestawiałem, po prostu wstałem tak jak do pracy, pojechałem po kolegę, przyjechaliśmy. Półtorej godzinki mamy w te okolice, piękne widoki, piękny zamek. 3,50 za wejście na teren, nie wiem czy na legalu, czy na nielegalu to zbierają, bo nie wiem czy to nie jest za 3,50 za zamek, a my się właściwie tu na skałach, chyba że te skały też są czyjeś jakieś... Spółdzielnia gruntowa, czy nie wiem jak to się nazywało, jakiś dziadek stał, cieć taki. I ten, powspinaliśmy się, strasznie szybko czas leci. Trasy są różnej trudności, myśmy takie robili, ja to się nie znam, nie wiem co tu jest za skala, ale robiliśmy takie 5, 6 i ten, i kolega robi jakieś teraz 6,3 czy coś takiego, to już jest trudne, to takich nie robimy, 6,1, 6,2, to są takie... No, ja robiłem sobie na wędkę, a drugi mój kolega, który jakby mniejszą ma przerwę w wspinaczce, czyli tam 2 miesiące, robił najpierw na wpinkę trasy, więc szedł z liną, a ja potem dopiero jak on zawiesił linę, to się wspinałem. No niestety formy nie mam i bałbym się, ja się zresztą zawsze boję chodzić na wpinkę, że odpadnę i mi się coś stanie. No i chyba tyle. Zaraz będzie godzina 15, zbieramy się do domu, ja pewnie coś tam sobie chwilę porobię. I spotkamy się na live, bo tak to zazwyczaj bywa. Chociaż może w sobotę gdzieś pójdę. Może gdzieś pójdę, ale nie wiem, gdzie bym miał pójść. Cała moja rodzina jest w tym, w Radomiu na Airshow. Jakbym tam pojechał z nimi, to byście mieli teraz materiały z odrzutowcami, ale postanowiłem, że jadę w skały, że jednak Airshow to jest... Chwila, przełożę sobie rękę. Jednak Airshow to jest cały ten piątek, żeby tam dojechać do Radomia, później sobota, później jeszcze się wraca. No pewnie byśmy, nie wiem, wrócili późno w nocy, coś koło tego i średnio mi to odpowiadało, żeby tak jakby kolejny weekend gdzieś spędzić, znaczy gdzieś spędzić, ja go spędzam zazwyczaj w domu i się nie mogę wyspać, ale potem jak się gdzieś jeździ, to jeszcze gorzej jest, no. I tyle, a tam widzicie mojego kolegę, który w pomarańczowym, instruktor wspinaczki, powoli robi trasę o trudności chyba 6,3. Z tego co mi się wydaje, nie wiem w jakiej to jest tej no skali, ale tak jest, pewnie wy wiecie, jeśli się znacie, jeśli nie, to jest trudne, naprawdę to jest, on jest instruktorem i to jest chyba, znaczy chyba jest trudne, no znaczy on to robi, czyli jest do zrobienia, ale nie tak prosto, ja bym nie zrobił w życiu. Dobra, to by było na tyle, trzymajcie się wszyscy i do zobaczenia w internetach albo na kolejnym vlogu. Cześć!